Rozdział trzeci Krzyś Szaloną być, absent pić, z czekoladką. Nie być matką, nie być żoną. Być szaloną. Dziennikarka Wiwy Krystyna Pytlakowska w 2009 roku rozmawia z synem Violetty Willa z Krzysztofem Gospodarkiem. Znałam taką historię, że mama wzięła pana na plecy, na barana i uciekła do Szczecina. To Szczecina zgadza się, ale ja tego nie pamiętam. Chyba byłem tam ze dwa tygodnie, bo potem się rozchorowałem, zabrała mnie z powrotem do lewina. Żona Krzysztofa Małgorzata wtrąca. Mieszkaliście na poddaszu w pokoiku, zimno, nie było ogrzewania, ciężkie warunki. Czesia nie będzie pierwszą, ani ostatnią nastoletnią matką, której dziecko wychowują rodzice. Podjęli decyzję, że będzie tak dopóki ja będę się uczyć. Była umowa między nami, że jak skończę szkołę, to zabiorę dziecko do siebie. W Szczecinie rozpocznie pierwszą klasę na wydziale śpiewu w tamtejszej Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Mamy wciąż rok 1956, w którym Czesia skończy 18 lat. Świadectwo z 22 czerwca 1957 roku po pierwszym roku nauki. Zabierze już do innej szkoły. Wspomina. Jak tylko zdarzyła się taka możliwość, z liceum muzycznego w Szczecinie przeniosłam się do Wrocławia. Zrobiłam to specjalnie po to, żeby móc co tydzień bywać w domu, i jeździć do rodziców i dziecka. We Wrocławiu trafi pod skrzydła profesor Gizeli Posz. Pani Gizela Posz to jest moja prawdziwa, ukochana pani profesor. Była dla mnie bardzo cierpliwa i o